co? Szyszka leciała, widziałeś? 10 kilo miała z 50 metrów spadła. Bartek, uważaj! Najbardziej niebezpieczne drzewa na świecie. Ja nie wiem, o co chodzi. Pozwól, że wytłumaczę. Wiesz, kto jest niebezpieczny? Uważaj! A! Pani, która ci nie wydaje grosika w sklepie. Bardziej niebezpieczne jest drzewo, które jak dotkniesz, nie żyjesz. Są takie? Są. Subskrybujcie ten kanał, by być na bieżąco, by kolejne filmy z reakcji bardzo różnych, dziwnych, YouTube'owych i innych rzeczy was nie ominęły. Ja bym chciał, żebyście pisali komentarze, na co w następnym filmie moglibyśmy zareagować. Te pomysły, które będą miały dużo lajków, będziemy realizowali. Zaczynamy! Numer 10. Araucaria bidwilla to drzewo... Araucaria bidwilla. ...które można porównać do kokosów. To drzewo jest niebezpieczne w zasadzie z jednego powodu. Jeśli zdarzy ci się przejść pod drzewem, jedna z tych szyszek może spaść ci na głowę. O. Drzewo to może rosnąć dość wysoko, a szyszki te, które czasami mogą ważyć nawet do 10 kg... Wow. Mówiłem? Mówiłem? To one przed chwilą tu były. Widziałeś? Leciały. Mówiłem? Leciały. Tam też leciałem. 10 kilo. Wiesz, jaki jest rekord? Bo ja wyczytałem już Wikipedię. 52 metry ma najwyższe drzewo. Z 52 metrów możecie pierdyknąć w głowę. Adam Małysz skakał po 102 metry. 102 metry! Mogą spadać z wysokości 50 metrów bez żadnego ostrzeżenia. Cześć, bez ostrzeżenia. Uwaga! Uwaga! I szyszka. Gałęziami nagle tak. Uwaga! Bez ostrzeżenia. Ej, co to jest za kanał? Mądra sowa, już mi się podoba. Polecam ziomeczka. Pomimo niebezpieczeństw, szyszki zawierają nasiona, które są słodkie i pyszne. Jak już ci zrobi guza na głowie, już cię zabije, to wtedy możesz sobie rozłupać i zjeść szyszkę. Tak. Nice! Numer 9. Exkeocaria agalocha występuje głównie w tropikalnych lasach namorzynowych w Indiach. Każda locha to jest masakra. Ja właśnie chciałem to powiedzieć. Niebezpieczna ta locha. W usłyszeniu tych nazw wiadomo, że są one niebezpieczne. No mówię, właśnie mówię! Agalocha! Alocha to jest w ogóle. Który zawiera silną truciznę. Jeśli dostanie się ona na skórę, powoduje podrażnienie. Myślisz, że ona tam była? Myślisz, że ona dotknęła tej lochy? Nie, absolutnie. To jest pani ze stokowego jakiegoś... stokowy footage. Co, bo dżungla i pani jest ciemnoskóra i dlatego... i dlatego ją rzucił? Panie Mądrasowa, mamy do porozmawiania. Numer 8. To kolejne drzewo, do którego zdecydowanie nie chcesz... Łoskotnica pękająca. Widziałem ją. Tak, tak. Ostre. Na Zanzibarze. Autentycznie, na Zanzibarze normalnie, że tyk, ała. I nie bałeś się tego? Ja nie wchodziłem po tym drzewie, tylko dotknąłem. I nie bałeś się dotknąć? Nie. A igły się boisz? No ust może blać jutro, jest. Drzewa te można znaleźć głównie w Tanzanii. Tanzania? Dziwną cechą Zanzibar. Drzewa jest to, że kiedy jego owoce dojrzewają, wydaje ono wybuchający dźwięk, podobny do dynamitu. A tego mi nie powiedział fakir, nasz przewodnik. Kumasz, czacze, że owoc tego drzewa wybucha? Normalnie jak jest... dynamit. Tak. Jak dynamit. Polscy górnicy powinni go mieć. Cześć! Uwaga, że tym szyszką! Wiesz, ile trotylu byśmy zaoszczędzili na trotylu, stary? No masakra. Najniebezpieczniejszą rzeczą jest, że owoce te posiadają nasiona, które mogą być katapultowane na odległość do 100 metrów. Turbo, nie? Do ilu? Do 100 metrów nasiona lecą. Ale na tym niebezpieczeństwa się nie kończą. Produkuje również silny i toksyczny lateks, który jest używany przez miejscowych do zatruwania strzałek, aby następnie złapać. To jest ciekawe. Numer 7. Nambijskie drzewo butelkowe żyje i ma się dobrze. Z tym drzewem trzeba uważać, aby nie spowodowało ono ślepoty. Słuchajcie, w Polsce też trzeba uważać, od kogo się bimber kupuje, bo też można ślepoty się nabawić. Drzewa bloodwood to grupa drzew, które produkują czerwony sok, który wygląda jak krew. Wygląda to niebezpiecznie. Wow! Wow! Za ważną część tradycyjnej medycyny. Jo dupia, hopie. Czekaj. Jest najbardziej znanym z tych gatunków drzew i można go znaleźć tylko w północnej Australii. Miejscowi ty ona krwawi! Ale patrz, to wygląda stary, jakby normalnie jakaś zbrodnia tu była popełniona na tym drzewie. Jakby ktoś się oparł to drzewo i byś go tam rozflakował. Co tam cię rozflakował? Podszedłeś kiedyś do kogoś i zagroziłeś komuś, bo cię rozflakuje. Co to znaczy? Jak za dużo wypije, no takie bur. Można zobaczyć, jak wygląda pień drzewa po przecięciu go na pół. Masakra. Istnieje jednak inne podobne drzewo zwane Dracanea cinnabari. To drzewo również produkuje czerwony sok, który jest bardzo ceniony przez miejscową ludność i może być używany do celów medycznych. Kurde, ale te krwawiące drzewo to nie przeraża. Ale bardzo ładne. W sensie... Ale co w nim jest niebezpiecznego? On powiedział? Nie powiedział, no, po prostu krwawi. Wygląda niebezpiecznie. No. Czy kiedykolwiek słyszeliście o substancji chemicznej strychnina? Jest to silna trucizna, która może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Trucizna ta występuje naturalnie tylko w drzewie kulczyba, znanym również jako Strychnos nux vomica. Kiedyś sądzono, że może być stosowana jako lek na raka. Nice! Śmiertelna trucizna jako lek na raka. No oczywiście! Ale nie no, oczywiście. Ale raka się truje. Śmiertelną trucizną! Zajebiście! Stężenie może spowodować zatrzymanie pracy serca,
Ponadto możesz mieć poważne problemy z komórkami w nerkach i wątrobie, oh, nice, które mogą spowodować twoją śmierć. Nice. O, oh, nice. Numer 4. Drzewo Tambodii, znane również jako Spirostachys africana, jest drzewem... Pirostachys africana. Africana Tambodii, Spirostachys... Pirostachys africana. Quarti Marteando. Zauważyłeś, że większość tych drzew jest gdzieś albo z Australii, albo z Afryki? Nie, tam to było azjatyckie. I tu mnie masz. Brązowe drewno jest uważane przez producentów mebli za wysokiej jakości. Nie jest tak łatwo wejść w kontakt z tym drzewem. Siema! Masz numer! Słuchaj, chciałbym się skontaktować z... W sprawie... Amza takim... Chcielibyśmy troszkę drewna. Ziomek nie odpada. Halo? Halo? Drzewo? Halo? My po trzy deski. Potrzebujemy twojego pnia. Ziomek jest zabawny. Myślę, że on to specjalnie tak robi. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że to jest po prostu fakt, tylko my jesteśmy z... i się śmiejemy z takich głupot. Mówią na WDŻ-cie o penis, a wszyscy cała klasa... No jak ktoś mówi, że niełatwo się skontaktować z drzewem. Że niełatwo wejść w kontakt z drzewem. No niełatwo. No niełatwo. Nie ma numeru. Nikt nie ma... Drzewo nie ma telefonu. Nie, sorry panie Mandrasowo. Wiadomo, że chodzi o kontakt fizyczny. Szanujemy, link do źródła w opisie. Zajebista robota. Posiada ono toksyczny lateks, który jest powszechnie stosowany jako trucizna dla ryb. Niektórzy biwakowicze mogą pokusić się użycie drewna z tego drzewa do ogniska, ale to nie byłby dobry pomysł, ponieważ dym pochodzący z drewna mógłby wszystko zanieczyścić. Drwale i leśnicy muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ trociny mogą również powodować mdłości, bóle głowy, a nawet podrażnienia oczu i skóry. Ciekawe. Ciekawostką jest fakt, że sok jest toksyczny tylko dla ludzi, a nie dla innych zwierząt. Dużo zwierząt, jakbyś muchomora wdupił, to się pożygasz albo umrzesz, a zwierzę sobie może wdupić po tego muchomora. No, ale wydaje mi się, że to jest też przez to, jak jest nasz układ pokarmowy złożony, bo na przykład niektóre zwierzęta mają dużo krótszy przełyk, dużo krótsze jelita. Numeru też nie mają. I jest trudno z nimi wejść w kontakt, to prawda. W 2010 roku filmik stał się wiralem, w którym widzimy robaki siedzące na wewnętrznej stronie drzewa. Jak ktoś ma trypofobię, to pozdro. Okazało się, że są to świdrakowate. I to nie byle jakie. Robaki te mogą osiągać gigantyczne rozmiary. Wow! Chociaż nazwane są robakami, to w rzeczywistości są małżami. Jednak w niektórych częściach świata są one również uważane za przysmaki. Dobra, numer 2. Mi się cofło lekko. Oj, jeszcze przełączyłeś jak go żół! Czemu? Czemu jeszcze cofnąłeś? Ściągnął go jak spaghetti. Śmierzelka. Wchodzisz w kontakt z drzewem, a tam robak odbiera! Uważasz, że pokrzywy są bardzo denerwujące? Z pewnością nie chcesz spotkać się z maorysami lub Urtica ferox. Jest to rodzaj kłującej pokrzywy z przerażająco dużymi kolcami, która rośnie na drzewie. Mać! Wow! Już mnie znudziła ta pokrzywa. Mam nadzieję, że cię ktoś wepnie kiedyś w takie pokrzywy, Numer 1. Na szczycie tej listy jest Cerbera złocista, lepiej znana jako Suicide. Słyszałem o tym, o Cerberze. Ale czekaj, Cerbera to nie jest... To jest drzewo. A czy Cerber to nie była jakaś postać? Grecki Cerber, w mitologii greckiej olbrzymi trzygłowy pies strzegący wejście do świata zmarłych. Albo puszek Starego Pottera. Albo puszek Starego Pottera, to był też Cerber. Mhm. Drzewo to pochodzi z Indii i niektórych części Azji Południowej. Czyli znowu z Afryki. Albo Australii. Azja Południowa leży na Afryce, nie? Co? Nie. Trucizna znajduje się w nasionach i posiada toksynę cerberynę, która jest glikozydem nasercowym. Wiecie co to glikozyd nasercowy? Nie. Sowa, wytłumacz. Glikozydy nasercowe są lekami stosowanymi głównie w leczeniu niewydolności serca i nieregularnych uderzeń serca. W przypadku zażycia przez osobę ze zdrowym sercem, jego rytm może zostać poważnie zakłócony lub może nawet przestać bić. Twoje serce zamiast bić tak, to bije. Siedzisz na ławce i matko boska, mecz grają! Mecz grają! W Kerala w Indiach odnotowano 500 przypadków osób, które zmarły z powodu dobrowolnego spożycia tych nasion. To po ch**o jedli. Ej, weź zjedz, zobaczymy jak kipniesz. To twój kumpel też ty, zje. Ale w sumie jak on kipnął, kurde, może ty nie kipniesz. Weź spróbuj. I ten 10 typek, ty no oni kipli, może ja nie kipnę. Oni kipnęli, ale kurde, podobno jest dobre. Trzeba spróbować. I tak właśnie 500 osób zmarło. I tak 500 osób zmarło. Uważaj! Serio, szyszka! Woo!